Dokończyć zdanie: biały kiedyś? Pierdolony. Biały teraz? Też. Pomysł na hip-hop chyba wziął się z tego, że zaczęło to być bardzo modne. Nie wiem, ja chyba miałem wtedy 10 lat i pamiętam, że każdy na osiedle, jak przyszedł i tak dalej, mówił: kurde, jest po 22 puszczają coś takiego, no nie? No i każdy z nas był ciekawy tak naprawdę, co to jest. Ja też i pamiętam, że gdzieś tam schowany przed mamą i tak dalej puszczałem sobie to i słuchałem i mówię: kurde. Bo dla mnie wydawało mi się to wtedy, w tamtym momencie strasznie prawdziwe, nie? Co oni mówią, że dużo mówią o rzeczach, które są trudne, a ja bardzo lubię poruszać tematy, które są trudne, nie? Też bardzo mi się podobało, że są tacy buntowniczo nastawieni do pewnych zasad, tak? Że chcą pewne zasady łamać, pewne bariery gdzieś tam przekraczać. I przede wszystkim przeklinali też, nie? A mi jako młodemu, który ma 10 lat, wydawało się to bardzo fajne, no i tym bardziej chciałem tę muzykę słuchać. No i później, gdzie pokierowałem jakby swoją drogą, że chcę tę muzykę robić i tak dalej, no to już się wiele czynników na to złożyło, prawda? Ale przede wszystkim ta prawda, którą oni przekazują i przekaz nie zawsze koniecznie musi być do końca dla każdego okej, okay, nie? Bo jednemu się podoba to, drugiemu tamto, ale wyznaczony trend, wyznaczony przekaz i różnorodność, jeżeli chodzi o tematykę, nie? Że nie zapuszczamy się tylko w kwestie miłości, kwestie złamanego serca, możemy poruszać naprawdę przeróżne tematy. Często mam dość samego siebie, nawet własne odbicie w lustrze. Duszę się w swojej własnej skórze, picie wbrew mojej naturze. Łykanie naszynek, tabletek, odpalanie fajki za fajką. Następny dzień to samo, szczęście jest tylko wymyśloną bajką. Jak się zostaje hip-hopowcem? Na zasadzie, myślę, metody prób i błędów, tak? Zaczyna się pisać teksty, pewnie myślę, że większość pisze je dla siebie. Zanim komuś pokażę. Jak je już komuś pokażę, no to spotka się z falą krytyki, no bo na sam początek te teksty nie będą świetne, tak jak się może wydawać temu, kto je napisał na sam początek. Ja od samego początku, pomimo że dostawałem krytykę, bo ja ją dostawałem, nawet ją dostaję do teraz, to zawsze byłem, nie wiem, taki mam charakter, że im bardziej ktoś mówił, że nie, to ja tym bardziej mówiłem, że tak. Ja sobie nie pozwolę, ja mówię: nie, to nie jest tak, jak ty mówisz. Oj, nie, ja zrobię inaczej, nie. Ja napiszę ten tekst, jeszcze lepiej udowodnię ci, że jest inaczej, nie? Sebastian Białek. Na początku największą inspiracją, jeżeli chodzi o zagraniczny rap, to był Eminem, tak? I jego duże poczucie humoru, jego podejście bardzo dosyć zabawne do rapu, tak? I te teledyski, które miał bardzo komiczne. Tak jak mówię, ja to wszystko mówię z perspektywy 10, gdzie miałem 10 lat, 12, 13, tak? Teraz całkiem na Eminema inaczej patrzę i pomimo, że teraz bardziej tekstowo, bardziej jaki tam jest podkład, jaki jest jego flow, jak on płynie wtedy, nie? A na tamten moment najzabawniejsze były teledyski, tak? Co on tam robił, co on tam wyprawiał, z kogo się śmiał i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi taki wyznacznik dla mnie, jeżeli chodzi o polski hip-hop tekstowo, to na pewno PZ i na pewno TD. Przede wszystkim TD dlatego, że on bardzo miał dużą falę hatingu i bez względu na to, czy on wystąpił w jakimś programie, czy gdzieś udzielił wywiadu i tak dalej, on zawsze umiał to obrócić w żart. Mi się to strasznie podobało, że jest tak bardzo zdystansowany i że ten jego rap nie jest uliczny. To było fajne, że on był jednym z pierwszych, który mówił o kasie, bo był tematem tabu, że nikt nie zarabia pieniędzy na hip-hopie, nie? A on był pierwszy, który płytę nazwał chyba Hajs, tak? I on szczerze i otwarcie mówi, że on chce na tym zarabiać, nie? Dla mnie to był nie lada wyczyn, nie? Wtedy, na tamten czas, bo każdy z moich znajomych wtedy z kumplem wie: kurde, ty, to nie jest raper, patrz, na hajs leci, nie? No, a każdy raper, który jest gdzieś tam dalej na tym zarabia. Nie? Wiem, to dziwne, lecz to jest zbyt silne. Moje serce zimne, czuję uczucie stabilne. Twoje niewinne, niebieskie oczy patrzą w me piwne. Zaraz zauważą, że wdepnęły na minę, która wybuchnie. Jak tylko raz oszukasz, jeżeli kombinujesz, nie masz czego szukać u mnie. Kumasz, ty sprawach, nie jestem jajcarski. I tu masz, moje serce jest jak ster szwajcarski. Ja przede wszystkim piszę o swoich przeżyciach tak naprawdę. I dzięki temu
Może brzmi to trochę egoistycznie, nie, że tak o sobie, ale dzięki temu, że piszę o sobie gdzieś tam, o swoich błędach, bo nie zawsze siebie przedstawiam w pozytywny sposób, prawda? Gdzieś o swoje, jakieś tam swoje przemyślenia, że tak powiem, przelewam na papier. Są ludzie, którzy mogą się z tym w pełni utożsamiać, tak? Myśleć tak jak ja, zgadzać się z tym, albo wręcz przeciwnie, mogą całkiem uważać inaczej niż ja. Ale wiem, że na przykład nagrywając taką płytę Emocje, wiem, że na pewno znajdzie się utwór, który trafi do kogoś. Czyli nie będzie, że cała płyta będzie B, tylko jest jakiś tam temat, który zahaczyłem i może ktoś tam powiedział na przykład, kurde, no ja mam tak samo, nie? Sebastian będzie artystą dość konfliktowym, ale w takim nie do końca złym tego słowa znaczeniu, jeśli można tak powiedzieć. Sebastian jest bezkompromisowy, Sebastian jest szczery do bólu, co czasami może mu zamknąć niektóre drzwi. Ten przytyk, nie, który jest mi tam gdzieś tam zarzucany o tych bazowaniu na emocjach, zajebiście, ja się tego trzymam. Do końca nie możemy się sugerować tym, co ludzie myślą, bo jakbyśmy się kierowali, wie pan, chcieli się na siłę przypodobać komuś, to z tego nic nie wychodzi, nie? Każdy musi robić to, co uważa za dobre i przede wszystkim musi być sobą i albo to ktoś akceptuje, albo nie. Zawsze to powtarzam. Szczerze, wolę to wyrzucić z siebie, nie lubię trzymać emocji i taki byłem chyba od samego początku, więc mam bardzo mało przyjaciół. I podobnie jak Eminem jestem biały. I tak podziwiam pomimo wszystko jego cierpliwość i zaciskanie zębów, bo chłopak naczekał się kilka dobrych lat na to, żeby dostać swoją szansę, więc no to się rzadko zdarza w branży, żeby ktoś tak spokojnie czekał na swoją kolej. Kiedy byłem mały, marzeń miałem wiele. Teraz mamy biały, przecieczali się kupiele. Marzę o tym, aby wam wszystkim nadać, aby tyle samo bólu i cierpienia zadać. Takiego małego, co cię najlepiej przyzywa, takiego, co się w ogóle nie odzywa, takiego chłopaka, co się bawi sam ze sobą, takiego, co gardzi swoją własną osobą. Na scenę wychodziłem chyba pierwszy raz, taką większą scenę, bo już pomijam temat klasy, nie, gdzie występowałem na lekcji muzyki i tak dalej, bo chciałem się zaprezentować. Już wtedy była dla mnie dużo trema. Sam fakt, że występuję przed nauczycielką, przed klasą, chociaż ja z bardzo dużym takim wsparciem klasy się spotykałem, więc oni się bardzo cieszyli, jak ja występowałem i bo to była jedyna normalna ocena, to była właśnie celująco za te moje rapy na tej muzyce, bo tak to nie ma się czym chwalić, jeżeli chodzi o moją naukę w szkole. Marzę o tym, aby mnie szanowali, aby moc moich żali była na fali, aby przy dużej skali ludzie czaskali, aby mnie podziwiali, a nie pokreśliwiali. Pamiętam, że występowałem w kinie Świt w Czechowicach-Dziedzicach i wtedy jako młody gniewny, oczywiście z utlenionymi włosami jak Eminem, rapowałem przed już szerszą publicznością i duża trema. Pamiętam stres. Ja w ogóle zawsze się stresuję. Nawet teraz w rozmowie z wami tutaj to się stresuje. Tak samo stresuję się, nie wiem, jest jakiś gdzieś koncert i ludzie kompletnie po mnie tego nie widzą, tak? Ja żartuję, coś tam gadam, ale cały czas na pewno myślę, że każdy artysta ma. Chyba, że jest po czymś, no to nie ma. Czechowice! Jesteście tu? Ej, zróbcie hałas od nas, będziesz jak produkował.
drogę, ja tu palę spontan. Stary, to ja zaliczam tu na knockout. Jedź, wspomniałeś to tak jak Titanic. Bo ja parę rymami jak nogami robię szatanik. Numeraj stary, tu jest akura. Zapomnij plecami, może stać Andrzej Dura. Pozdrawiam go teraz, hip-hop kultura. Ja to rozwijam, właśnie na tym perma turla. Ty mi stary, to nie jest ściema. Dobrze zachować, to sobie ma krzykena. Ciąż mógłbym zejść i cię ścielić. Ale hip-hop ma łączyć, a nie dzielić. Dziękujemy wszystkim za uwagę, za wejście na ulicę. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, żeby wchodziło moją muzykę. Podziękowanie dla Iwony Maszczok, dla Jacka Zaruskiego i przede wszystkim dla mojego przyjaciela Jaku z Bielska-Białej, dla Mariusza Knapa-Szerowic, dla mojej wspaniałej rodziny. Przede wszystkim ten koncert był dla mojego syna. Zróbcie hałas! Dziękuję bardzo. Zmarcie się! Jeszcze raz! 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 Freestyle i wszelakie walki i tak dalej to zaczęły się właśnie z powodu tego hatingu, nie? Bo jak ja wyszedłem z jakimś utworem i jako tak zwany młody dwunastolatek, to zazwyczaj moi, że tak powiem, wrogowie mieli po lat 18-23, więc byłem, że tak powiem, głównym celem dla nich i w różne sposoby disowany, obrażany i w internecie, i muzycznie i tak dalej. Ja powiedziałem, no to chodźcie, zapraszam, po freestyle'ujmy i tak dalej. I to była taka słynna właśnie walka w garażu, gdzie walczyłem z takim jednym raperem, który się nazywał Rufel, pamiętam, i że nawet nie wiem, o co był tak naprawdę ten konflikt, ale był. Ale pamiętam, że wtedy na tamten czas strasznie mnie to kręciło. Mówię, kurde, okej, okay, nie. Pamiętam, zgoliłem się na łyso, chusta, czapka. Mówię, nawet cię rozpierdolę, jak tam przyjdę, nie? Przyszliśmy z kumplami, w ogóle jak w 8 mili, garaż i tak dalej. Ja strasznie takie rzeczy przeżywałem. Tak ci się wydaje, zdaję, tej głupi nie robię. Robię nie po drobie, prędzej kurwa skończę w grobie. Pęce, której udręcę, żyje palec, palec jak malec. Zgniecie twoją twarz. A masz kurwa mać, nie będę tutaj stać, tylko gnać, będziesz znać moją pierdoloną postać. Teraz dziś na to patrzę, sobie to obejrzę ten materiał, myślę, Boże, by mi się chciało w ogóle, nie? Ale myślę, że to jest fajne, że to są fajne wspomnienia i myślę nawet dla tego dżentelmena, który, że tak powiem, tą walkę staczał i jeździłem do Częstochowy, jeździłem do Sosnowca, do różnych innych miast i freestyle'owałem tam i pamiętam, że bardzo to było fajne. Bo była gdzieś jakaś, że tak powiem, więź i wymienialiśmy się swoimi poglądami, swoimi... Każdy jakimś tam swoim stylem, tak? Każdy coś chciał zaprezentować i pamiętam, że byłem bardzo doceniany, nie? Zostałem mniej doceniany, kiedy poszedłem do programu, nie? Chociaż to jest najzabawniejsze, że jak poszedłem do programu, powiedziałem to wszem i wobec, to wszyscy, kurwa, zajebiście, super, nie? Ale w momencie, kiedy przeszedłem dalej i, że tak powiem, moja popularność gdzieś tam wzrosła, no to już nie byłem fajny. Wtedy już byłem sprzedajną szmatą i byłem tym najgorszym, nie? I wtedy ta prawdziwość chłopaków z podziemia, z hip-hopu gdzieś tak się trochę zatarła, nie? Nie pomyślałbym nigdy, że posuniesz się do tego stopnia, że własnego syna będziesz chciała pozbawić ojca. Dość mam, choć konam, z tęsknoty cię nie poddam. Każdy mój wróg i odwieczny antyfan po wykonie tego utworu sam mi rację tu przyzna. Kto tu jest szatan? Coś ciebie za matka. Wychowałem cię bez ojca, więc znam ten stan. Zamiast serca masz głaz, widzę to już od dawna. Nie udało się nam, dlaczego mścisz się na mnie? Wykorzystujesz do tego nasze dziecko, to straszne. Nigdy ci nie wybaczę. Olewam każdą zdradę, jeśli chodzi o my dziecko, to do końca walczę. Jest mi ciężko bez niego. Czy ty tego nie widzisz? Jak masz to widzieć? W dniu odwiedzin zamykasz mi drzwi. Choć nie mam już sił i ręce opadają, sam ci zada pytanie na pewno. Jak mogłaś, mamo? Weź go zostaw. Ja ci go nie dam. Nie masz podstaw. Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Weź go zostaw. Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw. Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować, taka jest rola ojca. Ja do programu poszedłem przede wszystkim, żeby pokazać się szerszej publiczności. Żeby nie tylko występować po ziemi i tak dalej, bo uważałem, że program ma taką formułę, na tyle ciekawą, że nie musiałem śpiewać cudzych piosenek, że każdy mógł przyjść z dowolnym gatunkiem muzyki, jaki chce. I uznałem, ja w ogóle nie sądziłem, że ja przejdę, tak, bo wydawało mi się, że to był jeszcze ten okres, gdzie ten rap tak nie był tam za bardzo chwalony i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o takie programy talent show. No ale no, chyba na tyle napisałem tekst, gdzieś tak myślę,
na tyle emocjonalny i na tyle chwytający gdzieś tam ludzi za serce i nawet jury i może producentów programu, że uznali, że jednak dadzą mi szansę, no i gdzieś to poszło dalej, tak. Ale mój wybór był czysto świadomy i liczyłem się z tym, że po prostu będzie ta krytyka, tak, ale ja, tak jak mówiłem na samym początku, że po prostu, jeżeli ja tak uznaję, to ja tak robię. Każdy mój kruk i odwieczny antyfan, to wykonie tego utworu, sam mi rację tu przyzna. Ten świat duży od zewnątrz nie jest taki duży. Zawsze myślałem, że te programy to są strasznie szerokie, wielkie i tak dalej, a nie, zwykła hala, która wydawała mi się naprawdę, że jak ja tam pójdę, mówię, kurde, jakie to będzie wielkie. Ja, nie wiem, jakoś ten Łozoć i wszyscy te jury też jacyś wysocy, całkiem inaczej kamera pokazuje tak naprawdę niż człowiek wygląda w rzeczywistości i nawet miejsca. Ja akurat tam się, ja bardzo mile wspominam ten program, bo ludzie byli dla mnie przyjaźni, nikt mi tam jakoś nie narzucał, że mam robić tak, że w tym momencie mam się potknąć, w tym momencie to, tamto, tylko po prostu wyszedłem i tak dalej i zasada była, że po prostu, że mnie przeklinał tam, może nie tak, ja mówię, w castingach, ale w czasie występach na żywo, bo tego już nie wypikają, prawda? Nie wiem, dla mnie duże przeżycie, duży stres przede wszystkim, ja pamiętam, że do kibla latałem chyba z 15 razy wtedy, mówiąc tak bardziej prostacko w moim języku. Tak więc pamiętam, że większość czasu to za kulisach, kulisy toalety spędziłem, zanim wyszedłem, no i pamiętam, że wywołali moje imię i mówię, Boże, nie? Mówię, co teraz, nie? Podszedłem tam, wyszedłem na tą scenę, była taka kreska, w której miejscu mam stanąć na samym początku. Stanąłem, pamiętam, że ta kamera tak zjechała i pamiętam, że ona się tak zbliżała powoli do mnie, mówię, Boże, mam patrzeć na nich, a cały czas widzę, że coś do mnie podjeżdża, nie? Ale to mówię takie rzeczy, gdzie dla mnie były nowe wtedy, nie? W tym momencie rozmawiamy i nie patrzę w ogóle na to, że jestem nagrywany, tak? A tam to mówię, kurde, skupić się na tym, nie zapomnieć tekstu, kurde, żeby nie wylecieć z rytmu i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim, jaki będzie ten werdykt, tak? Bo ja tam zaprezentowałem ten utwór i tam jest ten moment taki, gdzie tak jest to efekt bicia serca i się czeka, nie? Do teraz go pamiętam. No i jak pojawiły się te 4 razy tak, no to pomyślałem, no cholera, kurwa, no udało się, nie? Zobaczymy, co dalej. No i dalej to było później tak, że był półfinał. Również emocjonalny utwór wybrałem, a w finale też postawiłem na emocje. Zadedykowałem utwór mojej mamie. No i tak miałem trzecie miejsce, z tego co wiem. Bo czy miałem to trzecie miejsce, to tylko producenci wiedzą, nie? Przychodzi ten czas, kiedy czas się pożegnać. Życia koniec dobiega, nie płacz. Krótkie pasmo człowieka wygasa, tak szybko ze smutku płacząca powieka. Najpierw tej ktoś jest, później tego kogoś nie ma. Ty żal i rozpacz uciekasz. Nic nie trwa wiecznie, każdy umiera, a ciebie tęsknota w sercu umiera. Zwycięzcą ostatniego półfinału trzeciej edycji Must Be The Music jest, a teraz uwaga, wszyscy patrzą na mnie, Sebastian Biały Miałek! Po programie zmieniło się bardzo wiele, bo przede wszystkim odezwał się do mnie Marcin, który podał mi bardzo pomocną dłoń w postaci nagrania legalnej płyty, podpisania kontraktu w Universal Music Polska. Uważam, że naprawdę tak szczerze w swojej karierze to zawdzięczam najbardziej jemu, tak? Bo myślę, że nikt by nie chciał ze mną rozmawiać, gdyby nie on. Mnie mimo wszystko gdzieś oglądał, słyszał, chyba tak to było z tego, co pamiętam. Więc jeżeli mnie wybrał i docenił i chciał współpracować z raperem, który był tylko w programie, bo bycie w programie to jest nic. Wszyscy myślą, i najgorsze jest to, że tym ludziom wpierają takie rzeczy. Jesteś w programie, super, teraz kariera, kurde, światła. A prawda jest taka, że jak kamery gasną tam i światła, to nie ma. Przychodzą następni, kolejni, kolejnym robią nadzieję i tak dalej. Jest koniec tematu. A oczywiście mogą się pojawić chętni do pomocy, ale to są chętni do pomocy na zasadzie, żeby zarobić, a potem wypierdalaj, nie? Radź sobie sam. Tu na szczęście trafiłem na dobrego człowieka, który no, nie pozwolił w żaden sposób, że tak powiem, wykorzystać mnie, żebym był gdzieś tam stratny. Nie było ingerencji w moje teksty, a jeżeli była ingerencja, to tylko na zasadzie, żeby pomóc, a nie dokuczyć, tak? I zrobiłem płytę razem z nim taką, jaką chciałem, tak? Jest ta płyta od A do Z napisana tak, jak ja chciałem. Podkłady, większość podkładów jest odpowiedzialny Marcin, są też inni producenci, ale jest to... Nie jest to przereklamowane, nie jest to zrobione nigdzie pod publikę. Jest emocjonalne i może rzeczywiście można mi zarzucić, że jest na emocjach ludzkich, ale ja taki byłem od samego początku. Od samego początku rapowałem o trudnych rzeczach. Nie, może nie wiesz, ile dla mnie znaczysz, kocham, patrzę na ciebie, kiedy na mnie patrzysz.
o czym każdej nocy śnisz. Kim naprawdę jesteś, a kim chcesz być? Powiedz prawdę. Pierwszy raz o białym usłyszałem od Jacka Stachurskiego, który nagrywał tutaj w studio i opowiadał mi o młodym chłopaku, bardzo ambitnym, który jest młodym ojcem i zajmuje się hip-hopem, aczkolwiek środowisko hip-hopowe nie do końca go przyjęło z otwartymi ramionami. I wtedy powiedział mi, że żebym oglądał talent show, konkretny odcinek Must Be The Music, w którym Sebastian się zaprezentował i tak po raz pierwszy miałem styczność z jego twórczością. Biały sam sobie kreował swoją drogę artystyczną i tylko gdzieś tam zwróciłem na niego uwagę innym osobom, właśnie między innymi z tego programu, czy później z firmy płytowej. Zresztą opieką jego artystyczną i później menadżerską zajął się jeden z moich przyjaciół, czyli Marcin Kindle. W związku z tym to też świadczy o tym, że on też dostrzega w nim duży potencjał artystyczny i przede wszystkim twórczy, no i też osobowość. Ja muzyką jako tako, tym segmentem muzycznym hip-hopowym praktycznie w ogóle się nie interesuję, poza takim okazjonalnym czy incydentalnymi sytuacjami. Natomiast uważam, że ten segment, w którym faktycznie Biały może odnieść sukces i który stoi przed nim otworem, dopiero się w Polsce rodzi. Fortepian z horroru, bo potępiam takich bez honoru. Nie mam humoru, pocieszać takich jak te słaby z wyboru. Zobacz po roku, ponad roku, nie jest barłowo. Wygodnie, staranny, bo zrany w roku, żyjesz dla nałogu, stary. Tak bardzo kochasz smak, ten sam, wtedy kiedy jak pod wpływem niewiedzy, wielki pan, co pierwszy świat, wtedy zwykły pija. I jak się ma to do marzeń, ty, to nie ty. Odwróć zdarzeń barbliźnia, który nie należy do czerwych, nie bądź śmieszny. Ej, nigdy nie miałeś rodzeństwa, żona od ciebie odeszła, po co utrzymywać śmierć. Jesteś nikim, tak, będziesz nikim. Pobudka, zwykły flaga, którego budka jest wszystkim. Szczerze to nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Jestem każdą kroplą alkoholową, co manipuluje twoją głową. Każdą ząbę i bójki dzieci ze psutą otrową, która śmierdzi. Siedzisz tak tam sam i smęcisz i patrzysz prosto w oczy śmierci dziś. Brakowało gościa, który będzie fajny, odważny, szczere teksty łączył z dosyć mainstreamowymi bitami. Ja nie wiem, czy one są hip-hopowe. Bardziej dla mnie popowe, ale generalnie połączenie jest fajne. Więc nikt nigdy mi nie zarzucił na przykład tego, że próbuję sił z gościem, który rapuje. Rynek hip-hopowy, ten taki, nazwijmy to pop hip-hopowy, jest niestety troszeczkę jakby obarczony tym piętnem tego ortodoksyjnej odmiany hip-hopu. I to cały czas będzie taka nierówna walka między tymi dwoma, no, nazwijmy to, kierunkami muzycznymi. Weź mi, Jacku, powiedziesz tam jakieś dobre słowo. Czy ten długi czas, który tam spędziłeś, to były za mną? Większość wypowiedzi było skupionych na mnie, więc... Dzięki, wiedziałem, że mogę do ciebie liczyć. Pamiętam, że Jacek mnie bardzo zmotywował w ogóle do pójścia do tego programu Must Be The Music i właśnie mówiłem mu, że kurde, może się to spotkać z tym, a właśnie on wtedy tak mówi, ty, na czym ty się przejmujesz? Mówi, idziesz, chcesz się pokazać, idziesz tam dla ludzi, idziesz tam dla siebie, a nie dla kolegów raperów, którzy mają ból dupy o wszystko i celulit rośnie do granic możliwości, nie? Wybierz każdą opcję, gdzie poniosą cię emocje. Mój głos nie jest wam obcy, ty, nie śpię w nocy. Kiedy otwierasz oczy, mam już tekst skończony. Nie jeden cios emocjonalny kładę w ten podkład. Jeżdżę się włos, wygrany losach, zimny okład, grebem gniazdo, o. Bardzo mi się dobrze pisze o czymś, co przeżyłem. Nie lubię pisać czegoś do przodu, jakichś takich prostych tematów. Lubię pisać tematy ciężkie, musi mnie życie mocno przekopać i tak dalej, żebym później siadł i napisał. Tak się czuję wtedy najlepiej, nie? Ale słucham Tedego, który kompletnie nie rapuje o jakichś ciężkich rzeczach, tylko na maksa wyluzowanym życiu, jak jeżdżę sobie w pracy tak zwanym busem, to słucham sobie takiego rozrywkowego rapu. Ale sam tworzę całkiem inny, nie? PZ jest dla mnie chyba takim też mocno uczuciowym gościem, też mi to bardzo siada, że takie coś robi. Wielu jest takich raperów, czy Peja, Peja bardziej uliczny, ale mimo wszystko Peja miał trudne dzieciństwo i nie miał łatwej drogi w swoim życiu i on tak właśnie fajnie to opisuje, tak? Ja po prostu piszę tak, jak to czuję i bez przypodobania się komukolwiek, tak? Po prostu, nie wiem, czasem się zastanawiałem, kurde, może za dużo ująłem tutaj prywaty i tak dalej, a potem sobie myślę, kurwa, no przecież to jest moje. Mówię, kto mi będzie mówił, że mam pisać tak czy tak? Będzie to tak i tyle, nie? Nie chcesz, nie słuchaj, nie? Kiedy zobaczyłem Białego w programie Must Be The Music, pierwsze moje wrażenie, jakie było, to to, że jest bardzo, może nawet za bardzo prawdziwy i jego przekaz jest przejmujący i
miałem przez moment wrażenie, czy to nie jest jakaś poza przybrana na potrzeby bycia zauważonym. Natomiast później, jak bardziej poznawałem Sebastiana, chyba nawet po pierwszym spotkaniu wiedziałem, że to jest chłopak szczery do bólu, co ma swoje dobre i złe strony w pracy pomiędzy producentem a artystą. Marcin na pewno mnie odciął od takiego patrzenia i przejmowania się tym, że jeżeli gdzieś tam wystąpię, czy gdzieś się tam pokażę, to się to może nie spodobać. Zdałem sobie po prostu dzięki niemu sprawę, że jestem już na takim etapie, gdzie mogę sobie na to pozwolić. Nie ma problemu dania wywiadu tam, wystąpienia w telewizji takiej, czy nie wiem. To się może wydać zabawne, ale kiedyś opisało mnie Brawo, nie? Co jest najlepsze, miałem plakat swój własny, nie? No i z jednej strony sobie myślałem, kurwa, trochę obciach, bo brawo i tak dalej, nie? A z drugiej strony sobie myślałem, jak to, kurde, no stary, przecież jak ja miałem 10 lat, to wszystkie plakaty Eminemy i TD i PZ i tak dalej, wszystko to było z Brawo, nie? Mówię, kurwa, mam własny plakat. Pierdolę, kupiłem sobie 15 tych Brawo i jeden z tych właśnie, z tych plakatów widzi na mojej lodówce. I stąd, wiesz, pamiętam, że jak grałem koncert, przychodzili ludzie z tymi plakatami, żebym podpisał, więc zdałem sobie sprawę, że nie jest to żaden obciach, no. Wiadomo, że wiesz, dla jest część takich, co, o Boże, plakat Brawo, to tamto. No okej, okay, no. Ja mam. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze Brawo Girl, to bym się jeszcze bardziej ucieszył. Myśmy kiedyś występowali razem na Dnia Czechowic, ja freestyle'owałem do jego twojego utworu Dosko. Mhm. Dobrze mówię. Tak. Prawie. A jakiś refren Stachurskiego? Nie, nie, nie. Tak, tak. Kurwa, mogli się nie przygotować. Tak, 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 będą dał Jasełka. Duży wpływ i na same początki w ogóle mojej działalności, gdziekolwiek występów takich bardziej publicznych i tak dalej, to na pewno dużo zawdzięczam żonie Jacka Stachurskiego i samemu Jackowi, tak? Z początku na pewno Iwonie, czyli żonie, którą serdecznie pozdrawiam, z tego względu, że sama gdzieś tam się odezwała do mnie i powiedziała, że czy nie wystąpiłbym na większej scenie. Ja pamiętam, że wtedy grała Maryla Rodowicz. Ja grałem po niej, a po mnie grała Kate Ryan, nie? I to była taka scena naprawdę bardzo duża, gdzie było kilkanaście tysięcy ludzi. I pamiętam, że władze miasta nie były do końca przychylne, żeby ktoś taki jak ja występował na takich, na przykład na takiej imprezie, nie? Ciężko, Iwona bardzo o mnie walczyła, jeżeli chodzi o takie występy plenerowe, jakieś dni tam miasta i tak dalej, bo ja byłem tak zwanym, nie wiem, persona non grata. Bo według gdzieś tam opinii publicznej, może nie opinii publicznej, bo ci ludzie przychodzili jednak i słuchali, ale bardziej ludzi wyżej, powiedzmy, nie? To był problem, że bo rap, ludzie w ogóle rapu nie słuchają. I to naprawdę był taki okres, gdzie ten rap u nas był w podziemiu. A wychodzi nagle koleś, który jest Kate Ryan i z Maryla Rodowicz i on tam sobie tam coś nawija. I było dużym zaskoczeniem, tak? Ciekawa historia jest ogólnie z gadką, że nikt nie zarabia na niczym i tak dalej, w ogóle, że to jest obciachowe, tamto jest obciachowe. Już chuj z tym Brawo, nie? Bo to jakoś przełknęli, nie? Ale nie mogli przełknąć, jak dostałem propozycję zagrania koncertu, uwaga, na koncercie rybnym, tak? Brzmi to zajebiście żenująco, ale jednak zgodziłem się, nie? Wszyscy, kurwa, jak można było zagrać taki koncert, nie? I że, Boże, ale była, bo to było w parku akurat, był pełen park, nie? Pełen park ludzi i naprawdę cieszyłem się bardzo, bo akurat, no nie czuję się gwiazdą, ale nazwaną gwiazdą wieczoru byłem ja. I rzeczywiście wiedziałem, że ci ludzie przyszli na mnie, tak? To był taki plus dla mnie duży. Dwa, że dużo ludzi wtedy z tymi plakatami Brawo przychodzili, jeszcze się podpisywałem, to była ta część. Ale najlepsza jest część, najbardziej satysfakcjonująca, pomimo hejtingu jaki był, że zarabiałem różne pieniądze za koncerty, ale z tego jarmarku, kurwa, to jeszcze nigdy więcej nie zarobiłem. To był najlepiej płatny koncert i możecie mi wierzyć lub nie, że jakieś tam dni miasta, dni to, tamto, to się kryje. Dlatego jeżeli będę miał jakiekolwiek oferty z koncertu jakichś jarmarków rybnych, to biorę w ciemno do strzału. No to mam po premii. To już takie było. Taką fakturę dostałem. Co robi Biały na co dzień poza muzyką? Biały na co dzień ciężko zapierdala w Amrze jako kierowca, dostawca. Lubię swoją pracę bardzo, bo generalnie nie dość, że lubię prowadzić samochód bardzo i nieważne jakich gabarytów, to jeszcze przede wszystkim lubię kontakt z ludźmi, więc odpowiada mi to bardzo, że mogę z nimi porozmawiać, pożartować i że nie wszyscy jakby patrzą na to z perspektywy, kim jestem czy coś, bo nie każdy musi wiedzieć, bo jeżdżę w różne, że tak powiem, strony Polski. Ale fajne jest to właśnie, że jest część takich, co wie, z czym się zajmuję, ale kompletnie im to nie przeszkadza i nie dają mi w żaden sposób to odczuć, nie?
A jeszcze jest jeden pozytywny aspekt mojej pracy, to to, że w większości to są klientki, nie klienci, bo jeżdżę do drogerii, więc egeszegę wiadomo, nie? Wszystkiego dobrego na święta życzę. A, dziękuję wzajemnie, miłego dnia. Dziękuję nawzajem, do widzenia, dzięki. Mój dzień roboczy wygląda tak, że wstaję o godzinie 4 albo 5 rano, w zależności gdzie jadę, tak? Czasami nawet i o 3 rano wstaję. Akurat ze wstawaniem nie mam problemu. Wszystko jest spoko. Po południu mam tak zwane zwątpienia, meandry, nie? I po prostu wydaje mi się, że jak padnę, to nie wstanę, no ale parę tam minutek jakiegoś treningu czy coś na siłowni zmienia, że tak powiem, trajektorię mojego lotu. 5 rano jest pobudka, później jest sprawdzanie faktur, gdzie jadę. Oczywiście sprawdzanie, czy nie ma jakichś zaległych faktur do klienta, sprawdzenie samochodu, czy jest wszystko ok, czy śruby się nie odkręcają i tak dalej. Nie, oczywiście żartuję. Chodzi po prostu o to, czy towar jest ten, co ma być, bo czasami ktoś z magazynu się może pomylić, trzeba otworzyć, popatrzeć. Wsiadam, patrzę, czy jest pełne paliwo, czy nie trzeba gdzieś blisko zatankować. No i jadę i śmigam po tych wszystkich miastach. W jakiej gazecie to będziesz? Proszę? W jakiej gazecie? Nie, to bardziej film. Dokument. Obstawiamy jakiś kanał Pornhub. I przyjeżdżam na firmę, styrane jak świnia, rozliczam się z pieniędzy i kluczyki odwieszam i wracam do domu. Jeżeli chodzi o moją osobę, czy ja mogę z muzyki wyżyć, to nie, na 100% nie. Ja mam rozliczenie za X-u i Stantiemu, tak, albo gdzieś jakieś rozliczenie za koncert, ale głównym dochodem to jest praca, którą wykonuję, czyli jestem kierowcą, nie? Musiałbym, nie wiem, pierdolnąć taki hit jak Zenek Martyniuk, mój syn jest fanem. Tak więc ja to jest zresztą przez niego, nie? Bo normalnie to myślałem, że za pierwszym razem, że zdziknę, ale później to już mi to weszło i rzeczywiście Zenek jest okej, nie? Jeżeli bym szczelił taki hit jak Zenek, to myślę, że spokojnie mogę leżeć i pachnieć. Widzisz tam po prawej, co jest to żółte auto? To tam dokładnie po prawej stronie tam chodziłem do szkoły. Najgorszy okres w moim życiu. Ponad muzykę i ponad moją pracę jako kierowca, no to jestem przede wszystkim ojcem i jest to najważniejszy, że tak powiem, punkt w moim życiu, tak? Nie spodziewałem się, bo ojcem zostałem w dość młodym wieku, w wieku 20 lat, ale w pełni traktuję to poważnie i chyba najbardziej poważnie jak się da. I każdy swój wolny czas i już nie wchodząc jakby w tematykę w kwestii wychowania, w jaki sposób wychowuję i tak dalej, bo robię wszystko, żebym wychowywał jak najlepiej, tak? I starał się mu dać wszystko to, czego ja nie miałem za dzieciaka, prawda? Ale kwestia jest tego typu, że mój syn jest strasznie dużym, że tak powiem, on może tego nawet nie wie, na pewno nie wie, bo dopiero będzie teraz za tydzień miał 7 lat, ale prawda jest taka, że mój syn bardzo mnie motywuje i najgorsze jakieś momenty w moim życiu i tak dalej, zawsze sobie zdaję sprawę, że muszę się podnieść i zawsze się podnoszę tak naprawdę dla niego, bo mimo gdzieś tam twardej skorupy, którą daje gdzieś tam na zewnątrz, każdy człowiek ma swoją dozę wrażliwości i no i czuję takie załamania, nie? Już nie mówię o muzyce, ale po prostu pewne problemy życiowe i sytuacje losowe spadają nagle na głowę. No i wtedy człowiek się zastanawia, no kurwa, no pierdolę to wszystko, nie? Po co ja to robię, czemu ja się w ogóle poświęcam? No i w tym momencie taki młody, że tak powiem, dżentelmen o imieniu Wojciech, wiesz, uśmiecha się do mnie i tak dalej, zdaje sobie sprawę, no nie, no przecież nie będzie mnie widział w takim stanie, nie pozwolę na to, nie? A tu jest najlepsze miejsce na scenie. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle, jak tu występowałem? Pamiętasz? Wiesz, ile miałeś wtedy lat? Pięć? Stoczyłem wiele różnych bitew, jeżeli chodzi o freestyle i jeżeli chodzi o jakieś disy za dzieciaka i tak dalej, ale najcięższą batalią, jaką stoczyłem, to tak naprawdę o własnego syna, tak? Bo nie ułożyło mi się z matką mojego syna i, że tak powiem, matka na tamten czas, bo teraz jest całkiem inaczej, ale na tamten czas robiła mi bardzo pod górkę i nie chciała, abym się kontaktował z moim synem, przez co musiałem się, że tak powiem, prosić o niego w sądzie, nie? Prosić, mówię, wiadomo, w cudzysłowie, bo proszenie się o kontakty z synem przez 13 rozpraw sądowych w Polsce jest ewidentną chujozą, nie? Tak nie powinno być, po prostu każdy ojciec, wydaje mi się, który wykazuje zainteresowanie swoim dzieckiem, płaci alimenty i to dziecko jest przy nim zadbane, zdrowe i wszystkie te, że tak powiem, normy spełnia. Nie powinno być żadnych problemów, tak? A tutaj w tym momencie matka bez względu na to, jaka by była, może być na ostatnią dziwką, jaka chodzi na tej ziemi. Może być pijaczką, narkomanką. Zawsze to będzie matka. A zawsze ojciec będzie miał jaja i będzie właśnie tym przegranym, nie? Weź go zostaw! Ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw! Myślę,
Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Weź go zostaw, ja ci go nie oddam. Nie masz podstaw, jakieś wymyślę, dodam. Ja się nie poddam, możesz mnie szkalować. Taka jest rola ojca, aby walczyć do końca. Ja bardzo długo walczyłem z tym systemem i w sądzie tak samo musiałem już nawet o adwokatkę, że tak powiem, zahaczyć, bo sam bym sobie nie poradził. Oczywiście adwokatkę kobietę, bo gdybym miał faceta, to nie ma o czym gadać. Nie? Akurat z Katowic to była pani adwokat, która mi bardzo pomogła i bardzo mnie przygotowała do tej batalii. Tak samo ojcowie z różnych forum, z różnych grup mi pomogli. Nawet ci ojcowie mi pomogli z tym teledyskiem, co wtedy kręciłem, ten pierwszy taki. I pamiętam, że ciężko było nie wychodzić samego siebie. Musiałem być w sądzie bardzo opanowany, bardzo spokojny i być takim ojcem, który spokojnym, ale nie takim sztucznym, nie? Bo to by od razu było widać, nie? Tylko ktoś słucha na swój temat jakieś pierdy i tak dalej, że nie robi tego, tamtego, a tu, kurde, no każde alimenty się płaci, dziecko się odwiedza, dziecko jest czyste, a tu takie rzeczy, nie? Ale wiadomo, no nikt w sądzie nie gra czysto tak naprawdę, więc jakby jestem to gdzieś z perspektywy czasu tak naprawdę zrozumieć, nie? Pamiętam, że, bo to był ten sam czas, kiedy ja poszedłem do programu, wypuściłem ten teledysk, nagrałem o tych dyskryminowanych ojcach, bo tak jak mówię, no, emocje gdzieś tam zaważyły na mnie na tyle, że musiałem to wyrzucić z siebie, napisałem to. No i w tym momencie poszło gdzieś to dalej. Oczywiście też w sądzie był ten temat poruszany, posądzony zostałem o ten utwór w ogóle, też miałem rozprawę. Tak pomijając już aspekt o walki o syna, to, ale wygrałem. Najzabawniejsze było to, że sędzia strasznie był, pamiętam, że to był wtedy sędzia, nie sędzina, no myślę, że jakby była sędzina, to bym przegrał, ale jak jeżeli był sędzia, rzecz się działa w Pszczynie, to było fajne, że w ogóle nie dał po sobie kompletnie poznać, był taki bardzo bezpłciowy, jeżeli chodzi o w ogóle zero kontaktu wzrokowego, nic, tylko na końcu jeszcze ocenił ten utwór, że nie ma danych personalnych i tak dalej, a tak przy okazji to jeszcze utwór jest bardzo motywujący, nie? Dla wielu ojców, no ja sobie myślałem, kurwa, jeszcze mnie nawet w sądzie doceniają, nie? Chyba jest okej, nie? Uważam, że zrobiłem dobrą robotę tym utworem. Ja nie mówię jak reszta, bo wiem, że gdzieś się tam reszta utworu sprawdza, ale wiem, że ten utwór, który nagrałem o tej dyskryminacji i o gdzieś tam powiem swoim, tak naprawdę gdzieś tam można powiedzieć szczęściu w nieszczęściu, tak? Bo dzięki, przez tak się stało w moim życiu, ja napisałem coś takiego, poszło to dalej, no gdzieś tam podpisałem ten kontrakt, to była wszystko kolej rzeczy, nie? Gdzieś, więc się czasami zastanawiałem, że gdyby nie ten fakt, tak? Że się potoczyło w moim życiu, czy ktoś by w ogóle mnie znał i czy my byśmy teraz rozmawiali na przykład, nie? No ale tak miało po prostu być, nie? Często tu przyjeżdża, właśnie my często rozmawiamy o dzieciach, bo mamy w podobnym wieku synów i zaskoczyło mnie, jak jest fajnym, słodkim tatą po prostu, więc to strasznie nie gra, te teksty, które on pisze i wykonuje z tym ojcem, którym jest. To są dwa różne światy, ale to na pewno, to jest generalnie bardzo fajny człowiek. Jest już popularny, jest już znany, ale chciałabym, żeby wyszedł dalej wyżej, mocniej, bardziej i za to trzymam kciuki. Biały dajesz. Mały, biały, w takim kufaju chodzi, wydziarany. Ogólnie mogę powiedzieć, że typa nie lubię, ale fajną muzykę kręci. Na pewno wnosi coś świeżego, coś innego na rynek muzyczny. Biały jest strasznie spóźniacki i niekoleżeński. To jest nieprawda. Sebastian! Cześć Sebastian! Siaczek! Co narysowałem pani na klacie? Kutasa. To było, a czemu kutasa? Dlatego, że zawsze się tak podpisywałem w szkole, jak mi źle poszedł sprawdzian, to zawsze tego kutasa rysowałem. Bo i tak wiedziałem, że będzie kutas z mojej strony, nie? Moje serce zimne czuję, uczy się stabilne, twoje niewinne, niebieskie oczy patrzą we winne, zaraz zauważą, że wczekły na minę. Nie chcę być łódki, ale dziwka z niego niepoprawny, niech ślad trafi. Ham, ordynus, prostak, uwielbiam. Jak się współpracuje z białym? Ciekawie. Jest to naprawdę w porządku człowiek, rzadko, że tak powiem, w tym świecie można spotkać człowieka, który na przykład na co dzień pracuje i zajmuje się muzyką. Człowiek, który na co dzień pracuje i pasję ma jako muzyka, a nie na odwrót. Jest energia, a jest... Płyta... Nagrana to jest? Za 2 miesiące? Płyta za 2 miesiące, dokładnie. Między innymi zapraszam na zajęcia taneczne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzę powodzenia. Dziękujemy. Ja pamiętam pani pierwszy odcinek na wspólnej.
Naprawdę? Wtedy byłem fanem. Bardzo ważny był to dla mnie występ, był to występ, który zapowiadał moją płytę, jakby pokazywał starsze moje utwory. No i ucieszyło mnie to, że podchodzili ludzie i mówili, że faktycznie tą płytę kupią, że chcą to zobaczyć, nie chcą to usłyszeć. Jeżeli chodzi o moje plany na przyszłość, no to na pewno będę chciał się bardziej kształcić fachu, którym się zajmuję, czyli praca jako kierowca. Nie wiem, czy nie będę robił w jakichś innych kategorii, jeżeli chodzi o prawo jazdy. To jest taki bardziej, że tak powiem, plan taki bardziej realny, prawda? Tak, jeżeli chodzi bardziej o marzenia, no to na pewno muzykę, żeby kontynuować, w zależności jak moja płyta się sprzeda, jak to pójdzie dalej. I jak, że tak powiem, ten plan promocyjny i ogólnie przyjęcie tej płyty będzie, tak? Bo to jest moja pierwsza płyta, która jest strasznie chaotyczna, bo wszystko było dla mnie nowe, nie widziałem jakiego tematu zahaczyć i tak dalej. Teraz jakbym nagrywał płytę, zrobiłbym ją całą spójną. Całą spójną w jedną całość i pewnie na całkiem innych zasadach niż było wcześniej, no bo to człowiek wszystko ma nowe i tak dalej. Całkiem inny tryb bym obrał i wiem, że przede wszystkim na czym mi zależy, to nie na tej sławie, jakiejś tam popularności czy coś. Mi zależy przede wszystkim na tym, żebym mógł nagrywać i mógł się tym dzielić z innymi, tak. To jest chyba dla mnie najbardziej ważne, że nagrywam, puszczam to dalej i czy się to komuś podoba, czy nie. Ważne, że posłuchał, cieszę się. To jest właśnie ta chwila. Uwierz w siebie, będzie dobrze. Teraz poczuj się na siłach. Wierzę w ciebie, wiem, że możesz. To jest właśnie ta chwila. Uwierz w siebie, będzie dobrze. Teraz poczuj się na siłach. Wierzę w ciebie, wiem, że możesz. To jest właśnie ta chwila. Uwierz w siebie, będzie dobrze. Teraz poczuj się na siłach. Wierzę w ciebie, wiem, że możesz. To jest właśnie ta chwila. Uwierz w siebie, będzie dobrze. Teraz poczuj się na siłach. Wierzę w ciebie, wiem, że możesz. Papi! Ma... Motherfucker! Ale gdzie jest hajs? Szukamy hajsu. Sebastian, idziemy na poszukiwanie hajsu. Wiesz, gdzie jest hajs? Tam idziemy. Teraz to będzie dobre. Idziemy tam, chodźcie z nami. Szukamy hajsu. Oni to znaleźli. Oni jeszcze nie wiedzą, gdzie idziemy. Teraz tak, bramka numer 1, okay. Bramka numer 2, okay. Czy bramka numer 3? Słuchaj stary, ja wyczuwam, że to będzie bramka numer 3. 3 to jest moja szczęśliwa liczba. 3? Tak. Ale od której strony stary? Nie rozumiem jeszcze raz? Od której strony? Od lewej do prawej, czy od prawej do lewej? Czy do prawej? Dokładnie tak. To jest tylko gówno.